Na większą cześć i chwałę Pana Boga Wszechmogącego w Trójcy Świętej Jedynego, a nam na pożytek nasz zbawienny, czyta nam Kościół Święty Matka Nasza na dzisiejszą dziesiątą niedzielę po zesłaniu Ducha Świętego, lekcję wyjętą z pierwszego listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian, zapisaną w rozdziale 12. Bracia, wiecie, że gdy byliście poganami, prowadzono was przed niemych bożków i szliście. Przeto oznajmiam wam, że nikt, kto przemawia w Duchu Bożym, nie złorzeczy i Jezusowi. I nikt nie może wymówić, Panem jest Jezus, jeno w Duchu Świętym. Są różne dary łaski, lecz tenże Duch, i różne są rodzaje posług, lecz tenże Pan. I różne są rodzaje działania, lecz tenże Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. A każdemu dostaje się objaw Ducha dla ogólnego pożytku. I tak jednemu dostaje się przez Ducha mowa mądrości, a innemu mowa umiejętności według tegoż Ducha, jednemu wiara w tymże Duchu, a innemu łaska uzdrawiania w tymże Duchu, jednemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu rozmaitość języków, a innemu umiejętność ich tłumaczenia. A wszystko to sprawia jeden i tenże Duch, udzielając każdemu z osobna, jako chce. I Ewangelię Świętą zapisaną u świętego Łukasza w rozdziale 18, który jako sług Bożych z uszanowaniem powstawszy z uwagą wysłuchajcie. Onego czasu mówił Jezus do niektórych, którzy ufali samym sobie, jakoby byli sprawiedliwi, a innymi pogardzali, tę przypowieść. Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlili. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stojąc tak się modlił w duszy: Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, drapieżni, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, jako i ten celnik. Poszczę dwakroć w tygodniu, składam dziesięciny ze wszystkiego, co mam. A celnik, stojąc daleka, nawet oczu swych nie chciał wznieść w niebo, ale bił się w piersi, mówiąc: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Powiadam wam, ten odszedł do domu swego bardziej usprawiedliwiony, niżli tamten. Albowiem każdy, kto się wywyższa, będzie uniżony, a kto się uniża, wywyższony będzie. Tyle słów świętej Ewangelii przeznaczono na dzisiejszą niedzielę. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Chwila on.
omnis quis exaltat humiliabitur, et quis humiliat exaltabitur. Albowiem każdy, kto się wywyższa, będzie uniżony, a kto się uniża, wywyższony będzie. W przypowieści o faryzeuszu i celniku Pan Jezus uczy nas, jaka powinna być postawa człowieka wobec Pana Boga. Zadowolenie z siebie połączone z krytyką innych to przejawy pychy. Pokory nie nabywa się przez porównywanie siebie z innymi ludźmi, których nie potrafimy zresztą sprawiedliwie ocenić, lecz przez rozważanie naszej zależności od Boga. Człowiek świadomy swoich grzechów i żałujący za nie może liczyć na miłosierdzie Boże. Natomiast kto się wywyższa, będzie poniżony. Święty Paweł poleca, niech każdy bada własne postępowanie, a wtedy powód do chluby znajdzie tylko w sobie samym, a nie w zestawieniu siebie z drugim. Każdy bowiem poniesie własny ciężar. Ewangelia dzisiaj odczytywana jest chrystusową nauką o pokorze. Pisze Teofilakt. Ponieważ pycha więcej od innych uczuć dokucza umysłom ludzi, dlatego też częściej Chrystus ostrzega przed nią. Pycha jest bowiem odrzuceniem Boga. Ile razy przecież ktoś nie Bogu, lecz sobie przypisuje dobro, które czyni, czymże to jest, jak nie zaprzeczeniem Boga? Chrystus mówi przypowieść, pokazując, że sprawiedliwość, przez którą człowiek przybliża się do Boga, jeśli zwiąże się z pychą, nisko strąca człowieka. Dlatego mówi się, dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić, jeden faryzeusz, a drugi celnik. O ewangelicznej cnocie pokory naucza święty Tomasz z Akwinu, podając nam następujące wyjaśnienia. Co to jest pokora? Pokora jest cnotą sprawiającą, że człowiek, mając wzgląd na Boga Najwyższego, opanowuje w sobie i reguluje to, co dotyczy doskonałości, w ten sposób, że nie dąży wcale do osiągnięcia więcej, niż dla niego jest przeznaczone, lub do tego, co nie jest dlań odpowiednie, oceniając to według miejsca, które zostało mu wyznaczone przez Boga. Czy pokora jest związana z zagadnieniem ścisłej prawdy i czy tylko w obliczu całej prawdy i przy pomocy cnoty pokory człowiek może i powinien kierować swoim zachowaniem w stosunku do innych? Tak, pokora jest związana z zagadnieniem ścisłej prawdy i tylko w obliczu całej prawdy i poprzez pokorę człowiek może i powinien kierować swoim zachowaniem w stosunku do innych. Jak nazywa się wada przeciwna pokorze? Nazywa się ona pychą. Czym jest pycha? Pycha jest wadą specjalną oraz w pewnym sensie wadą generalną, przez którą człowiek w pogardzie dla Boga i zasad podległości przez Niego ustanowionych dla wszystkiego, co stworzone, zamierza rządzić wszystkim i przekładać siebie nad wszystko inne, uważając się za przewyższającego wszystkich i doskonalszego od wszystkiego. Dlaczego ta wada jest nazywana zarówno specjalną, jak i w pewnym sensie generalną? Dlatego, że ma swój własny i oddzielny przedmiot, którym jest osobista doskonałość, a ponadto dlatego, że ta miłość i to poszukiwanie własnej doskonałości wiążące się z pogardą dla Boga i zasad przez Niego ustanowionych popycha człowieka do popełniania innych grzechów. Czy ten grzech jest wielkim grzechem? Jest największym ze wszystkich grzechów z powodu pogardy dla Boga, która bezpośrednio z Niego wynika. To powoduje, że ten grzech jest najcięższy ze wszystkich, bez względu na to, jak ciężkie by te inne grzechy były. Czy pycha jest pierwszym ze wszystkich grzechów? Tak, pycha jest pierwszym ze wszystkich grzechów,
gdyż to ona zawsze z powodu pogardy dla Boga, którą w sobie zawiera, dopełnia grzeszność w ramach wszystkich innych grzechów, o tyle, o ile powodują one to, że człowiek odwraca się od Boga. Z tego powodu żaden grzech ciężki nie może zaistnieć, jeśli nie zawiera w sobie lub nie zakłada pychy, choć nie musi być on jako taki grzechem pychy, ani nie musi być ona dla niego motywem działania. Czy pycha jest grzechem głównym? Pycha jest grzechem głównym, gdyż poprzedza wszystkie inne grzechy i wady oraz nimi rządzi. Czy to właśnie grzech pychy był grzechem naszych pierwszych rodziców? Tak, to grzech pychy był tym grzechem naszych pierwszych rodziców, który był w ich pierwszym grzechem. Podobnie było w przypadku upadłych aniołów, którzy również zgrzeszyli pychą. Jednakże czy grzechem pierwszych rodziców nie było raczej łakomstwo lub nieposłuszeństwo, albo też próżna ciekawość dotycząca wiedzy lub brak wiary w słowa Boga? Wszystkie grzechy, które mogłyby stanowić grzech naszych pierwszych rodziców, były tak naprawdę jedynie konsekwencją grzechu pychy, bez którego nie mogłyby one być popełnione. Dlaczego bez grzechu pychy nasi pierwsi rodzice nie mogliby popełnić żadnego grzechu? Dlatego, że ich stan pierwotnej integralności powodował, że kontrolowali siebie i swoje działania w sposób doskonały, o ile ich duch pozostawał poddany Bogu. Ich duch zaś nie mógł odejść od stanu bycia poddanym Bogu w inny sposób niż przez pychę, czyli pragnąc dla siebie doskonałości, która nie była mu przeznaczona. Możemy dopowiedzieć, czy grzech naturalizmu i laicyzmu, który obecnie powszechnie króluje właściwie wszędzie, od protestanckiej reformacji, pogańskiego renesansu i bezbożnej rewolucji z XVIII wieku, nie jest także przede wszystkim grzechem pychy? Tak, a tym, co czyni z niego szczególnie ciężki grzech pychy, jest to, iż stanowi on naśladowanie tej pogardy i rewolty, która była u podstaw grzechu szatana i upadłych aniołów, a następnie grzechu naszych pierwszych rodziców. Święty Piotr naucza, że jeśli będziemy pokorni, otrzymamy od Pana Boga wiele łask. Pisze: Bóg bowiem pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Upokórzcie się więc pod mocną ręką Boga, aby was wywyższył w stosownej chwili. Pokora zakłada całkowitą zależność od Pana Boga i uznanie, że wszelkie dobro od Pana Boga pochodzi. Pisze święty Paweł: cóż masz, czego byś nie otrzymał? A jeśli się otrzymał, to czemu się chełpisz, tak jakbyś nie otrzymał? Tak więc już jesteście nasyceni, już opływacie w bogactwa. Apostoł narodów daje takie pouczenia do życia w pokorze. Wielkim zaś zyskiem jest pobożność wraz z poprzestawaniem na tym, co wystarczy. Nic bowiem nie przynieśliśmy na ten świat, nic też nie możemy z niego wynieść. Natomiast mając żywność i odzienie i dach nad głową, bądźmy z tego zadowoleni. A ci, którzy chcą się bogacić, wpadają w pokusę i w zasadzkę oraz w liczne, nierozumne i szkodliwe pożądania. One to pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie, albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. Za nimi to uganiając się, niektórzy zabłąkali się z dala od wiary i siebie samych przeszyli wielu boleściami. Słowa te pokrewne są pouczeniom naszego Zbawiciela, który mówi: nikt nie może dwom Panom służyć,
bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował, albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Dlatego powiadam wam, nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom w powietrzu, nie sieją ani żną i nie zbierają do spichrzów, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? Kto z was przy całej swej trosce może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swojego życia? A o odzienie czemu się zbytnio troszczycie? Przypatrzcie się liliom na polu i jak rosną, nie pracują ani przędą, a powiadam wam, nawet Salomon w całym swoim przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc ziele na polu, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie tym bardziej was, małej wiary? Nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie, co będziemy jeść, co będziemy pić, czym będziemy się przyodziewać, bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o Królestwo Boże i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy. Od Pana Boga otrzymujemy wszelkie dobro. Czytamy w liście świętego Jakuba. Każde dobro, jakie otrzymujemy i wszelki dar doskonały, zstępują z góry od Ojca świateł, u którego nie ma przemiany ani cienia zmienności. Pokorą jest uznać to w prawdzie. Nieocenionym darem, który otrzymujemy, jest msza święta, najświętszy sakrament. Każda msza święta daje nam nieskończone bogactwo łask, które nie da się przeliczyć na żadne pieniądze. To, co otrzymujemy dzięki kapłanowi, który z upoważnienia Chrystusa i Kościoła odprawia jedną mszę świętą, jest darem nieocenionym, który nie da się przeliczyć na żadne pieniądze. Otrzymujemy przecież dzięki kapłanowi Boga samego, nieskończone bogactwo łask dla duszy i ciała, Boże błogosławieństwo, Boże pouczenie, słowo prawdy. I nieocenionym darem jest każdy katolicki kapłan, dzięki któremu otrzymujemy Boga. Dlatego w dzisiejszych czasach zamętu powszechnego trzeba w duchu wiary przypomnieć słowa apostoła narodów. Prezbiterzy, którzy dobrze przewodniczą, niech będą uważani za godnych podwójnej czci. Najbardziej ci, którzy trudzą się głoszeniem słowa i nauczaniem. Ten, kto pobiera naukę wiary, niech użycza ze wszystkich swoich dóbr temu, kto go naucza. Drodzy wierni, prośmy dzisiaj Matkę Najświętszą, do której święta się przygotowujemy. Prośmy pokorną służebnicę Pańską o dar pokory, o dar modlitwy pokornej i razem z Matką Bożą dziękujmy Panu Bogu i wychwalajmy Go za wszelkie dobro, które codziennie otrzymujemy z Jego ręki. Niech Bóg będzie uwielbiony. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen.